Okej, to witam na pierwszym workshopie koła naukowego tworzenia aplikacji webowych organizowanego przez firmę Monterey. Będziemy przez wszystkie workshopy tworzyć aplikacje do rozliczeń. Dzisiaj trochę podstawowych metod, ale zaczniemy od w ogóle tego, jak stworzyć aplikację Railsową. Skorzystamy z metody Rails New, żeby zobaczyć jej opcje. Przejdziemy do helpa. Okej, widzimy, że mamy tutaj dostępnych multum różnych opcji. Między innymi możemy wyspecyfikować, jakie bazy danych chcemy użyć, czy mają się generować testy i wiele, wiele innych. A w naszym przypadku będzie to baza SQLite, która jest bazą defaultową, także tej opcji specyfikować nie musimy. Jest to baza bardzo prosta i w realnym użyciu raczej, czy powiedzmy sobie produkcyjnym użyciu, raczej nie znajduje zastosowania, ale na nasze potrzeby będzie w porządku. Skorzystamy za to z opcji, żeby nie generować testów, ponieważ tym zajmiemy się dopiero na kolejnych workshopach. Tak, i po Rails New musimy podać nazwę naszej aplikacji. Możemy ją nazwać Shama PWR, Skip Test Unit, żeby nie generować testów. Okay. To, czym zajmiemy się na dzisiejszych workshopach, jest to generalnie tak zwany CRUD, który oznacza nic więcej niż Create, Read, Update and Delete, czyli podstawowe operacje na bazie danych. Jeśli stworzymy naszą aplikację, to musimy się znawigować do folderu, w którym tę aplikację znajduje, czyli to folder będzie z nazwą naszej aplikacji. I teraz może parę słów o wzorcu MVC. Niektórzy z Was byli na wykładzie, niektórych Was na wykładzie nie było. Rails korzystają, tak jak mówiłem, z wzorca MVC, czyli Model, View and Controller. Model jest odpowiedzialny za logikę aplikacji, za połączenie z bazą danych, za wyciąganie tych danych, modyfikowanie ich i tak dalej. Widok jest to warstwa interfejsu, jest to warstwa, którą fizycznie użytkownik widzi. Kontroler jest to niejako most łączący model i widok, który przetwarza wszystkie zapytania HTTP i przekazuje je po prostu dalej, czy to do modelu, czy to różnego rodzaju serwisów. Nie przedłużając, zacznijmy w takim razie od modelu. Skorzystamy z rejsowego generatora. Rails Generate Model User może być Rails G po prostu, można używać skrótu. Piszemy nazwę modelu w liczbie pojedynczej, który zostanie potem zmapowany na nazwę tabeli i będzie to ta nazwa tylko w liczbie mnogiej. Przy tworzeniu modelu możemy wyspecyfikować dane, które w tej tabeli mają się znaleźć, kolumny. W naszym przypadku będzie to first name, last name, balance. E-mail i balance. W tej komendzie przy nazwie kolumn powinniśmy specyfikować, jakiego typu będą to danych, ale jeżeli są to dane, które są po prostu stringiem, tak jak first name, last name czy e-mail, nie musimy tego robić, ponieważ string jest robiony z defaulta. Teraz widzimy, że wygenerowały nam się dwa pliki. Jeden to jest rzeczywisty model, a drugi jest to plik migracji. W takim razie może zacznijmy od modelu. Przechodzimy w takim razie do edytora tekstowego. W naszym przypadku jest to Sublime. Możemy teraz tak naprawdę pokazać też przy okazji strukturę katalogów, czyli tak jak mówiłem, mamy controllers, models, views. Odpowiednie pliki będą właśnie się znajdowały w tych folderach. I pierwszy nasz model, czyli user, widzimy, że dziedziczy po Active Recordzie i to jest coś, co dorzucają nam Rails z defaulta. Dzięki temu mamy dostępnych mnóstwo różnych metod, których nie musimy sami definiować. Są to zarówno metody klasy, o których zaraz powiemy i pokażemy w konsoli, jak z nich korzystać, i tak samo dla instancji tej klasy, czyli już dla konkretnego obiektu. Tu pokażmy jeszcze plik migracji, który będzie właśnie odpowiedzialny za w ogóle stworzenie tabeli users w bazie danych z naszymi polami, które wyspecyfikowaliśmy.
Jeśli podczas tworzenia modelu zapomnielibyśmy o jakimś polu, to nie ma problemu, żeby ten plik wyedytować i dodać jakiś inny string, powiedzmy age, czy tam to mógł być integer, obojętnie, ale nie będziemy potrzebować. A widzimy też tutaj dosyć tajemniczo brzmiące pole timestamps. A rejsy dostarczają nam helper, właśnie te timestampy, które generują tak naprawdę nam dwa pola. Jedno to created at, drugie to updated at. Są one automatycznie wypełniane każdorazowo przy albo create, czyli created at, albo update danego rekordu. I coś, co warto powiedzieć, to to, że ten plik migracji został wygenerowany, to nie znaczy, że ta tabela fizycznie się w bazie danych znajduje. To dopiero będziemy musieli zrobić sami. Na początku w takim razie stwórzmy sobie bazę danych komendą rake db-create. Rake jest to tak naprawdę taki railsowy make, ponieważ rake taski to są zadania, które możemy wyspecyfikować i odpalać je właśnie komendą rake i nazwa tego taska. Ten akurat jest defaultowy. DBCreate stworzy nam w ogóle bazę danych. Jeśli nie będzie żadnego outputu, to znaczy, że wszystko przebiegło pomyślnie. I następny task to rake db migrate, który po prostu uruchomi nam pliki migracji. Okay, widzimy, że rzeczywiście nasza tabela została stworzona. Tak jak mówiłem, jest to liczba mnoga od nazwy modelu. Wszystko jest z małych liter. W takim razie teraz wejdźmy sobie do konsoli. Okay, tak samo w przypadku jak generator możemy też użyć skrótu, czyli po prostu pisać rails c. Teraz może parę rzeczy tak naprawdę, które możemy w takiej konsoli zrobić, ponieważ jeśli ktoś przychodzi i ma background programowania w Javie, C++, czy innym mainstreamowym języku, który nie jest dynamiczny, będzie to dla niego pewna nowość, także może tutaj parę rzeczy. Możemy wykonywać chociażby proste działania arytmetyczne. Możemy też wykonywać takie działania na jakichś stringach. Generalnie tak naprawdę w konsoli po prostu można zrobić wszystko, można definiować metody, Ruby jest to po prostu język dynamiczny, tutaj był taki najprostszy przykład użycia, ale myślę, że w jakimś tam stopniu pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. A w takim razie powiedzmy może jeszcze kilka słów o podstawowych strukturach danych w Rubim. Pierwszą z nich może być tablica, czyli coś, co jest znane praktycznie w każdym języku programowania, ale w Rubim jest to o tyle wyjątkowe względem innych języków, że dane, które są w tej tablicy, nie muszą być tego samego typu. Mogą być to stringi, integery, mogą być to obiekty, mogą być oczywiście to też po prostu tablice. Okej, okay. Drugą bardzo ważną strukturą jest hash. I hash jest to tak coś jak słownik w Javie. Jest to po prostu zbiór kluczy i wartości. Klucze mogą być stringami lub takimi inteligentnymi stringami, czyli symbolami. Tak. Powiedzmy, stwórzmy sobie klucz. I wartości mogą być dowolnego typu, tak samo w jednym haszu wartości mogą być dowolnego typu, czyli tak samo jak w tablicy. Coś, co warto nadmienić, to o ile w tablicy oczywiście kolejność ma znaczenie, w haszu tego znaczenia nie ma. Tak, do poszczególnych wartości w haszu można dostać się trochę podobnie jak w tablicy, tylko w kwadratowych nawiasach z indeksu piszemy klucz. Tak, może pokażemy też od razu jakiś podstawowy iterator, jeden z tych, które były na wykładzie, czyli iterator each. Będzie przekazywał kolejne elementy z tej tablicy do bloku. Każdy z tych elementów będzie przypisany do tej zmiennej w pipach i zostanie na nim wykonana akcja, którą zdefiniujemy dalej w bloku, czyli na przykład wyprintowanie tego elementu. Tak, i to, co tak naprawdę robimy, to mówimy Rubiemu, weź każdorazowo jeden element z naszej tablicy i zrób z nim coś, tak? To może być wyprintowanie do konsoli, a mogą być to oczywiście dowolne inne rzeczy.
A skorzystajmy w takim razie po raz pierwszy z naszego modelu i skorzystajmy też z Active Recorda, który ten model nasz rozszerza. A stworzyć obiekt można na dwa tak naprawdę sposoby. W tym momencie można to zrobić za pomocą metody new albo create. Różnica jest taka, że new stworzy nam obiekt, który będzie dostępny podczas wykonywania programu, a create zapisze te dane do bazy. Tak jak w tym wypadku widzimy, użyliśmy konstruktora new i pole ID jest po prostu niewypełnione. Tak, żeby przekazać jakieś parametry, korzystamy właśnie z hasza. Jako, że nie muszę, kolejność jest nieważna, możemy je podać w dowolnej kolejności. To wystarczy, nie wszystkie są wymagane nawet. Widać, że się wypełniły. Okej, teraz wychodząc z konsoli, oczywiście te dane byśmy stracili, ale może idźmy dalej. W takim razie chcemy rzeczywiście te dane do bazy danych zapisać, żebyśmy mogli je sobie zaraz już na stronie normalnie wyświetlić. W takim razie skorzystajmy z User Create. Tak, jeszcze słówko na temat Active Recorda, który daje nam różne helpery. Możemy nawet sprawdzić, że tego usera nie ma w bazie, wykorzystując metodę count, który po prostu robi zapytanie SQL, próbując wyciągnąć wszystkie elementy z tej tabeli. Widać, że result to 0. Teraz możemy zrobić właśnie user create. Tak jak już mówiliśmy, parametry te podajemy w haszu, ale array zapewniają nam sugar syntax i możemy po prostu te nawiasy klamrowe pominąć. To w dalszym ciągu jest hash, ale po prostu ten zapis jest nieco prostszy. Chociaż równoważny oczywiście. OK, widzimy, że stworzyliśmy sobie pierwszego usera, zapytania SQL, insert into users i tak dalej. Teraz jeżeli sprawdzilibyśmy sobie user count, to będzie jeden. Możemy też użyć innych metod, takich jak user first, user last, które odpowiednio daje nam pierwszego usera albo ostatniego. Możemy też wziąć wszystkich userów, user all. OK, mamy w takim razie stworzonego pierwszego usera. Zróbmy coś z tym, stwórzmy kontroler, stwórzmy widok i wyświetlimy go już na stronie. Okay. Wchodzimy z konsoli. Kontroler stworzymy również przy pomocy generatora, tak samo jak w przypadku modelu. Siebie możemy użyć skrótu. Tutaj nazwę kontrolera podajemy już w liczbie mnogiej, zgodnie z rysową konwencją. I tak, wygenerował nam się plik właśnie kontrolera, users controller i katalog na widoki, które będziemy chcieli później stworzyć. To przejdźmy do edytora. Users controller dziedziczy po application controllerze, który znajduje się tutaj, a z kolei application controller dziedziczy po Action Controller Base, który podobnie jak Active Record daje nam jakieś dodatkowe metody i helpery. OK, to stwórzmy pierwszą akcję, na przykład do wyciągnięcia wszystkich userów z bazy i wyświetlenia ich widoku. Według rejsowej konwencji metoda ta powinna nosić nazwę index. Jeśli chcemy, żeby te dane dostępne były w widoku, musimy użyć zmiennej instancji, czyli zmiennej poprzedzonej małpą. Czyli teraz do zmiennej user przypiszemy wszystkich userów, których mamy w bazie danych. Czyli tak jak mówiliśmy, to będzie user all. A dlaczego ta zmienna jest dostępna? Jest to z bardzo prostego powodu. Widok dziedziczy po tym kontrolerze, także ma dostęp do jego zmiennych instancji. Teraz przejdźmy w takim razie do widoku. I arraysy według konwencji z defaulta szukają widoku o takiej samej nazwie jak nazwa tej metody. Czyli w takim razie tworzymy sobie template, który będzie się nazywał nie inaczej niż po prostu index.
Okay, widzimy teraz, że oprócz rozszerzenia HTML mamy też rozszerzenie ERB, ale o tym może powiemy za chwilkę. Na początku zróbmy sobie po prostu zwykły header, żeby zobaczyć, że cokolwiek nam się na stronie pojawi. Ok, mamy w takim razie model, mamy w takim razie kontroler i mamy widok. Nie pozostaje nam nic innego jak otworzyć serwer. Serwer odpalamy komendą race server albo tak jak już w paru innych przypadkach skrótem, czyli po prostu race s. Ok. Nasza aplikacja dostępna będzie pod adresem localhost 3000. Widzimy, że race nas witają, czyli coś tam zadziałało. Spróbujmy teraz wyświetlić naszych userów. Tak, dostajemy error, którego oczywiście spodziewaliśmy. No route matches get user, czyli to co mówią nam rejsy, to, że nie ma ścieżki, która miałaby na takie zapytanie odpowiedzieć. W takim razie wracamy do naszego edytora tekstowego i wchodzimy w plik konfiguracyjny routes. To jest wypełniony komentarzami, które po prostu omawiają, jak można tworzyć routy, jak je korzystać, jak z nich korzystać. Są nawet podane jakieś przykładowe, ale nam nie będzie to właściwie tutaj potrzebne w ogóle. Okej, okay. Określmy w takim razie teraz naszą pierwszą ścieżkę. Czyli to, co chcemy zrobić, to chcemy, żeby po wpisaniu urla localhost 3000/users przeszedł do kontrolera i do akcji, do kontrolera userów i do akcji index, tak? Czyli to, co robimy najpierw, to specyfikujemy rodzaj zapytania HTTP, czyli to będzie po prostu get, czyli odbierz jakieś dane, wejdź do kontrolera users i do akcji index. Tutaj podajemy nazwę kontrolera po prostu jak, tak naprawdę jak nazwę tabeli, jak nazwę modelu w liczbie mnogiej. Nie piszemy już tego kontroler. Potem piszemy hashtag i nazwę metody. Dokładnie tak. W takim razie wejdźmy sobie teraz jeszcze raz na naszą stronę i zobaczmy, czy to pomogło. Ok, widzimy, że tym razem wszystko zadziałało. W takim razie wejdźmy do konsoli. Ok, możemy teraz zobaczyć wszystkie ścieżki, które mamy w aplikacji zatrudnione za pomocą prostej komendy rake-routes. Widzimy, mamy tutaj wszystkie nasze zdefiniowane ścieżki, wszystkie, czyli całą jedną, users. Możemy to zrobić z poziomu konsoli, ale jeśli mamy odpalony serwer, możemy to też zrobić z poziomu przeglądarki, wpisując rails/info. Tak, rails/info routes, dokładnie. No i dostajemy tak naprawdę to samo, co mieliśmy. W porządku, w takim razie mamy już jakiś header, to może teraz wyświetlmy rzeczywistą listę naszych userów. Wracamy do widoku. Tutaj przyda nam się właśnie to rozszerzenie ERB, które oznacza embedded Ruby, czyli będziemy mogli po prostu korzystać z syntaksy Rubiego i ewaluować go tutaj w tym widoku. Cały kod, który chcemy napisać, musimy zamknąć w takich ostrych nawiasach z procentem. Jeśli chcemy, żeby wynik tej ewaluacji się wyświetlił, będziemy musieli dodać równa się na początku. Weźmiemy zmienną users, którą właśnie widok dziedziczy po kontrolerze. Skorzystamy z metody z iteratora each. Otworzymy blok. Możemy w Rubim korzystać albo z pisać blok albo nawiasami klamrowymi, albo właśnie słówkami do. Musimy pamiętać o zamknięciu end. I właśnie zmienna, która będzie przekazywana, do której będzie przypisywany każdy element z userów, możemy nazwać w skrócie. I teraz nie będziemy oczywiście pisać wszystkich danych, ponieważ szkoda na czasu, i piszemy sobie przykładowo tylko e-mail. Tak. Wsadzimy to jeszcze w HTML-owy unordered list, tak żeby każdy user był jednym punktem w tej liście. Tutaj już chcemy wynik wyświetlić, więc dajemy równa się. Odwołujemy się do tej zmiennej i wyświetlamy e-mail. I sprawdźmy. Bruce Wayne. Okay, na razie Waltera White'a, bo się nie zapisał.
Tak, a jak widzimy, na razie wynik naszej listy nie jest zbyt imponujący. Mamy tylko jednego usera, także myślę, że czas by to zmienić. W takim razie teraz nie będziemy chcieli tego tworzyć już z konsoli, teraz będziemy chcieli stworzyć kolejnych userów już z poziomu przeglądarki. Potrzebujemy w takim razie nowych akcji. Pierwsze potrzebujemy akcji, żeby formularz wyświetlić. Tak? Będzie to akcja z nazwą new. I coś, co tutaj zrobimy, to przekażemy do zmiennej instancji obiekt, który jeszcze nie będzie zapisanym rekordem do bazy danych, to po prostu będzie user new. Ten obiekt w jakiś sobie sposób wypełnimy i potem prześlemy dalej. Ok. Tak jak już wcześniej sprawdzaliśmy, potrzebujemy oczywiście jeszcze mieć cokolwiek do wyświetlenia, tak? Także musimy po prostu stworzyć sobie kolejny widok z formularzem. Nazwiemy go tak samo jak nazwę metody, czyli new. Jeszcze raz będzie to HTML i ERB. Dobra, w widoku new skorzystamy z helpera form4, który dla usera utworzy nam formularz. Potem pokażemy w przeglądarce, że to wcale nie jest żadna magia, tylko faktyczny formularz HTML zostanie wygenerowany. Będziemy wyświetlać pola, także F label i symbolem oznaczamy, do jakiego pola ma się odnosić, czyli na przykład first name. Tak, teraz rejsy są na tyle sprytne, żeby tak podaną nazwę, czyli podaną w symbolu, odpowiednio sobie przetworzyć i zrobić z tego camel case'a i rozdzielić po underscore, czyli tak naprawdę będzie to po prostu first name oba z dużej litery. Możemy skorzystać właściwie z email field. Tak, no coś, co to zmienia, to to, że przeglądarki, które to wspierają, będą na przykład sprawdzać, czy we wpisanym polu jest naupa i czy generalnie po prostu ten e-mail pasuje do... czy ten e-mail ma odpowiednią formę. Trzeba jeszcze przycisku, żeby tą formę wysłać. No okej. Okay. Okej, okay, może żeby nie pokazywać drugi raz tego samego błędu, to dodamy od razu roota do tego widoku. Będzie to tylko render, więc znowu get. Po users new. Zapomniałem. I chcemy go przekierować do kontrolera users, do metody new. Okej. Okay. Okay, widzimy, że mamy tutaj nasz już bardzo prosty formularz. Możemy pokazać, jak wygląda kod źródłowy. Aha, tak. Tej strony. A tak jak mówiliśmy, jest to po prostu najzwyklejszy w świecie formularz. Po prostu rejsy, korzystając z tego helpera, odpowiednio to przetwarzają i generują już dobrego HTML-a. Create. No. I tutaj nie mamy żadnego roota do metody HTTP post, żeby takiego roota stworzyć. Właściwie musimy wykonać dwie rzeczy. Najpierw metodę w kontrolerze, która faktycznie nam tego usera do bazy zapisze. Okej, okay, co to są tak naprawdę paramsy? Paramsy to są parametry, które są do nas z przeglądarki, plus parę niż tak jakby, tak chociażby jak kodowanie, czy jakiś klucz autoryzacji, różne tego typu rzeczy. Nie jest to zwykły hash, jest to tak naprawdę obiekt typu Action Controller Parameters, ale w to się na razie nie będziemy zagłębiać. No okej, okay, w takim razie stworzyliśmy już tą metodę. Musimy teraz dodać jeszcze ścieżkę. W tym momencie to nie będzie get, będzie to post, czyli chcemy stworzyć nowy obiekt, nowy rekord. To, co jest ważne, to ścieżka jest, czy link w przeglądarce, taki sam jak get i post, czyli po prostu slash users, ale są to innego rodzaju zapytania, także w żaden sposób to nie koliduje. Okej, okay, powinno wszystko działać. Przynajmniej w teorii. I oczywiście nie zadziała. A dlaczego, to powiemy zaraz. Na razie widzimy tylko po prostu błąd, który mówi nam o tym, że przesłane zostały niedozwolone atrybuty. I to dobry moment, żeby wprowadzić nasze pierwsze narzędzie do debuggingu. Także
A, wchodzimy w gemfile. Gemfile to jest miejsce, w którym definiujemy sobie nasze gemy, czyli różnego rodzaju zewnętrzne biblioteki, które mają rozszerzyć działalność Railsów. A nasz gem nazywać się będzie Pry. To co musimy zrobić, to musimy teraz wejść do konsoli, musimy tego gema zainstalować. Robimy to komendą bundle install. Zainstaluje to wszystkie gemy, które znajdują się w gemfile'u, a których nie ma w naszym systemie. A każdorazowo po instalacji nowych gemów musimy zrestartować nasz serwer. Robimy to przyciskiem Ctrl-C. Jeszcze raz ten serwer teraz sobie odpalimy. Można zrobić to skrótem RailsS. Dokładnie tak. W początku przechodzimy do naszej przeglądarki. W zasadzie tutaj najpierw przejdźmy do edytora tekstowego. Tak. I teraz tak, jak działa binding Pry, czy w zasadzie Pry? Tak, jeżeli chcemy skorzystać z Pry'a, musimy wpisać komendę binding Pry. I teraz w momencie, w którym nasz program dojdzie do tej linijki, w tym momencie po prostu nasza aplikacja się zatrzyma i będziemy mieli dostęp do zmiennych i dalej przedostanu tej aplikacji na ten moment. Także przejdźmy teraz do naszego formularza. Próbujemy przesłać go jeszcze raz. I widzimy, że przeglądarka cały czas próbuje załadować ten widok. I w konsoli, w której odpalony jest serwer, widzimy, w którym miejscu zatrzymało działanie. Właśnie w miejscu, gdzie ustawiliśmy binding prime. Możemy sprawdzić, czym są te paramsy. Ok, czyli teraz widzimy, że oprócz tych danych, które nas interesują, które przesłaliśmy, takich jak first name i e-maile, są też inne, jak to, do jakiego kontrolera się odwołujemy, do akcji, klucz autoryzacji, czy token autoryzacji i coś, co zostało wprowadzone w Railsach bodajże od wersji trzeciej, są to strong params, czyli nie można stworzyć nowego obiektu, czy zupdate'ować obiektu bezpośrednio używając params, które przychodzą, musimy je w pewien sposób odfiltrować, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, jakie parametry zapisujemy. Jest to zrobione ze względu bezpieczeństwa, chcemy mieć kontrolę nad tym, co przesyła nam użytkownik. W takim razie wejdźmy do nie do konsoli, tylko do edytora tekstowego. Tak, najpierw wyjdziemy z Pry'a exitem. Ok, musimy w takim razie stworzyć teraz metodę, która nam te parametry odfiltruje. A z reguły nazywa się to po prostu nazwa modelu underscore params. Jeśli chcemy te parametry odfiltrować, musimy napisać params. Tak, przez to, że to nie jest zwykły hash, tylko właśnie obiekt typu action controller parameters, będziemy mogli skorzystać z takich metod jak permit. A w zasadzie require. Na początku require, czyli to jaki parametr musi być zawarty, oraz permit, czyli jakie parametry mogą być, ale nie muszą. Na przykład tu będzie first name, last name, e-mail i balance. Ok, usuniemy w takim razie teraz binding Pry'a. To znaczy pokażemy właściwie różnicę między params w tym miejscu, a user params, więc zostawmy to na razie. Jeszcze raz odświeżamy i próbujemy przesłać formularz. Serwer znowu się zatrzymał. Params nadal zawiera wszystkie niepotrzebne atrybuty, których nie chcemy, a już user params tylko te, które przekazujemy. Okay. Kolejny błąd. Tak, i teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak z bardzo prostego powodu. Railsy według konwencji próbują wejść na widok, który nosi taką samą nazwę jak nazwa metody. I w tym momencie próbują załadować widok o nazwie create. Takiego widoku po prostu nie ma. Nie ma go z tego powodu, że jest to request typu post, a nie typu get. Tak? Czyli tak naprawdę nie chcemy nic wyświetlać. Więc coś, co musimy zrobić, to musimy usera po wejściu do tej metody przekierować gdzieś indziej. A przekierujemy go na przykład do naszego indeksu.
Teraz to, w jaki sposób możemy przekierować usera, to możemy to zrobić za pomocą helpera do ścieżek. Wyświetlimy sobie jeszcze raz routy. Widzimy, że jest ich tym razem troszkę więcej. Nas interesuje prefiks w tym wypadku, ponieważ do każdego prefiksu możemy dodać końcówkę path, jak na przykład users path, co przeniesie nas do tego kontrolera tej akcji i wyświetli ten dokładnie widok, czyli na przykład redirect to users path po stworzeniu usera powinno nas przekierować do indeksu. Udało się. Ok, to skoro mamy już wyświetlanie i tworzenie userów, to może zróbmy usuwanie metodą destroy. Czyli najpierw musimy usera znaleźć, musimy zobaczyć, jakiego usera musimy usunąć i dopiero potem to zrobić. Ok, w tym momencie widzimy, że korzystamy po prostu z paramsów, a nie user params. Możemy to zrobić, ponieważ korzystamy z jednego wyspecyfikowanego parametru, nie bierzemy ich jako całość. Też żadnego rekordu nie modyfikujemy na ten moment, tylko po prostu go z baz danych wyciągamy, także nie ma żadnego konfliktu interesów. I tak jak w przypadku create musimy usera przekierować, ponieważ usuwać usera będziemy za pomocą zapytania delete. I no, oczywiście zapytanie żadnego widoku nam nie wyświetli. Tak. I po znalezieniu usera usuwamy go z bazy metodą destroy. Oczywiście user path, nie user params. Autokorekta. Tak. Możemy teraz przejść do naszych ścieżek. Tak. Moglibyśmy dodać następną, ale RLC znowu pozwalają nam użyć helpera, który nazywa się resources. I on po prostu wygeneruje nam ścieżki aktualnie dla każdej możliwej metody z tego kontrolera users, czyli będzie to index, new, create, każda metoda, ale możemy explicit podać jakie chcemy, na przykład tylko dla indeksu, new. Możemy to pokazać od razu w rootach, to były poprzednie. Ale to było to, że wcześniej nie było typu projektu i zawsze był wybrany domyślnie prefix. Jest też nasza nowa user delete. Okej, także na ten moment jesteśmy w stanie usunąć usera, ale nie mam tak naprawdę żadnego przycisku, żeby to zrobić, także wróćmy do formularza, wróćmy do formy, w której wyświetlamy poszczególnych userów i dodajmy ten przycisk. Skorzystamy z następnego helpera button to, który wygeneruje nam przycisk. Możemy mu podać takie argumenty jak na przykład nazwa. Do jakiej ścieżki ma się odnosić? Czyli user path. Teraz pamiętać trzeba, że button to z defaulta będzie próbowało wysłać zapytanie post. My chcemy wysłać zapytanie delete, ponieważ chcemy ten rekord usunąć, także musimy to eksplicytnie powiedzieć. Specyfikujemy właśnie metodę. Tak, trzeba pamiętać, że tutaj musimy znaleźć tego usera, więc trzeba przekazać tego, który aktualnie jest w zmiennej u. Ok, sprawdźmy, jak to się renderuje. Ok, mamy jakiś niespodziewany błąd. Railsy próbują dostać się na metodą get na ścieżkę users slash 1, czyli 1 to w tym wypadku ID usera, którego próbowaliśmy usunąć. Prawdopodobnie problem jest tak, ponieważ nie mamy jeszcze ścieżki do wyświetlania konkretnego usera. Tutaj jest literówka, która powinna być w porządku.
widać, że user się usunął, ponieważ ta metoda została zewaluowana w porządku, tylko błąd był w redirekcie. Sprawdźmy to jeszcze na pewno. Tak. OK. To teraz może... Właściwie możemy w tym miejscu dodać link do tworzenia nowego usera. Tym razem helperem link tu, który stworzy nam nie tyle guzik, co po prostu link. Tak, link, czyli z definicji będzie to zapytanie typu get, czyli po prostu przejdzie się jakieś dane. Okej, okay, wszystko w porządku. Okej, okay, zostały nam dwie metody. Skróda, edycja i wyszukiwanie. Zrobimy edycję. Będziemy potrzebować tak samo dwóch metod. Jednej do wyrenderowania usera, drugiej do obsługi zapytania HTTP. Czyli edit i update. W edicie znajdziemy tylko usera. Druga update. Będziemy chcieli go już faktycznie zupdate'ować. Do tego posłuży nam metoda update i przekażemy paramsy. Tak samo zmienimy ścieżkę, przejdziemy po update'cie do indeksu. Jako, że będziemy korzystać ze wszystkich potrzebnych rootów, możemy to usunąć, więc rake roots powinno nam zwrócić dużo więcej rzeczy. Nas interesuje aktualnie edit user. Tak, musimy dodać link tu do edit user path, przekazując tego usera. I jedynie czego nam brakuje, to jeszcze templatki edit, która będzie właściwie zawierała ten sam formularz co new. Super. Nie będzie tego widać, więc widzimy, że się wyedytował. Ok. Ok, to została nam ostatnia metoda. Metoda show, która po prostu będzie wyświetlała widok tego jednego konkretnego usera. Znowu jedyne, co chcemy zrobić, to tego usera znaleźć. W indeksie możemy właściwie zrobić link, który jako nazwę przyjmie e-mail tego usera i przeniesie nas do ścieżki. Przekazujemy tego usera, możemy to nawet sprawdzić. User get, user's ID, czyli tak, i nową templatkę, user's show. Będziemy tu chcieli dumnie wyświetlić jego imię na samej górze. Mimo, że trochę mniejszy e-mail. Widzimy, że użytkownik na liście zmienił się w link. Po kliknięciu powinniśmy dostać ścieżkę user z jego ID i wyświetlone dane. Tylko, że wcześniej się pomyliłem i zmieniłem imię, to teraz to widać. Ok, jako że jedną z dobrych technik programowania jest to that dry, czyli don't repeat yourself, możemy wszystkie miejsca, w których próbujemy znaleźć usera, wyrzucić do jednej metody. Nazwiemy ją
User. Oj. I teraz wszędzie tam, gdzie nie korzystaliśmy, możemy po prostu zmienić tym na user. Tak, i coś, co pewnie zauważyliście, jeśli w Rubim w metodzie nie ma żadnych parametrów, nie musimy pisać nawiasów. Okay. To powinno działać tak, jak działa. Wszystko w porządku. Ok, to na tym możemy zakończyć, myślę. Stworzyliśmy sobie wszystkie potrzebne metody CRUDA w kontrolerze. Stworzyliśmy na początku nawet model. Tutaj. Tutaj akurat za dużo się nie dzieje. Opowiedzieliśmy Wam o routingu, jak Railsy dopasowują sobie jak dopasowują sobie widok do kontrolera i metody w tym kontrolerze. Mamy działającą apkę. Możemy zrobić tutaj kilka czynności. Także tak, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszamy na Slacka. Jeśli ktoś jeszcze nie ma tam dostępu, to mountrail.com/pwr, tam można się zapisać. I tak, i to tyle. Dzięki. Na razie. Na razie.